Cześć czołem, Kluski z Rosołem. Witajcie. Słuchajcie, dzisiaj się podzielę z Wami taką informacją, taką radą związaną z połączeniem dodatkowego monitora z laptopem. Na początek też jeszcze pokażę dla tych z Was, dla których byłaby to jakaś nowość, myślę, że dla każdego z nas kiedyś to była nowość, kombinacja klawiszy Windows, przytrzymuję sobie Windows i naciskam P. I co się pokazuje na ekranie wtedy? A no, jak widzicie, jest informacja. Tylko ekran komputera, rozszerz, duplikuj i tylko drugi ekran. Czemu to służy? Ano temu, że jeżeli podłączymy sobie monitor, o czym zaraz powiem, dodatkowy, tak, do laptopa, to musimy tę opcję uruchomić. Czyli Windows P kombinacja, no i później, jeżeli stosuje nam dana opcja, już powiedzmy enterem zatwierdzamy, czy tam sobie klikniemy myszką, po to, żeby mieć możliwość połączenia dodatkowego monitora. Jest to bardzo przydatne, czy to w pracy, czy myślę nawet przy jakimś tam oglądaniu filmów, zabawie, jeżeli laptop ma zbyt mały monitor. A różnica między dupliku i rozszerz jest tak naprawdę taka, że jeżeli no, duplikujemy, to mamy na dwóch monitorach to samo. Nie korzystam z tej opcji, rozszerz jak najbardziej tak, czyli ma po prostu drugi niezależny monitor i płynnie ustawiamy sobie przechodzenie myszki, czyli kursora myszki pomiędzy dwoma monitorami. Świetna sprawa. A teraz wracam do przejściówki. Słuchajcie, okazuje się, że tego typu gadżet kosztujący 12,90 dokładnie, tyle płaciłem ostatnio na Allegro, może działać i się doskonale sprawdza. Czyli tak naprawdę korzystamy z kabla, jaki mam dostępny od monitora, łączymy sobie to z przejściówką, podłączamy do portu HDMI w laptopie. I właściwie to jest tyle. Słuchajcie, za takie grosze można kupić rozwiązanie, które ratuje nam 4 litery i możemy monitor, który, tak jak ja wspomniałem, za nie wiem, chyba 150 zł kupiłem poleasingowy monitor. Bardzo jestem z niego zadowolony na ten moment, nie ma problemu, jeszcze dodatkowo firma dała mi jakąś tam gwarancję na 12 miesięcy, więc jestem w ogóle w szoku, więc że za takie pieniądze mogłem sobie generalnie ten zestaw rozszerzyć i pracuję w tej chwili z dwoma monitorami, a nie z jednym. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was. Nie mam nic z tego, ale link wrzucę gdzieś tam w komentarzu, żebyście mogli sobie z niego skorzystać, bo uważam, że sprzedawca jest fajny, bo sprzedaje dobry produkt, ponad 1000 chyba dobrych opinii, więc to już jest naprawdę coś. Trzymajcie się.